Co to ma być? Tego jeszcze tutaj nie było. Czy wy jesteście poważni? 12,5 tysiąca łap w górę pod ostatnim odcinkiem z Week. Normalnie, no ja jestem zaskoczony, bo dawno tak nie polubiliście żadnego horrorka, a ja myślę, że ten horrorek ma troszkę więcej tajemnic przed nami niż wam się wydaje, więc polecam wam go obejrzeć całego. A jeżeli się boicie, to meldować się w komentarzach pod filmem. Na 100% ten odcinek nie będzie ostatni, z tego względu, że przed chwilą nagrywałem 2 minuty materiału, a znalazłem wszystkie 3 itemki, ale oczywiście okazało się, że co nie nagrywałem, bo nie włączyłem programu do nagrywania, że na skąd oka sprawdziłem, czy na pewno się nagrywa, więc mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcineczek. Jeżeli tak, to łapa w górę, a my zaczynamy kolejną, trzecią godzinę w Week. Powiem wam tyle, szybko umarłem, ale szybko też znalazłem wszystkie niezbędne nam itemki. Początek już znamy, więc go od razu przewinę, ale mam nadzieję, że się w miarę szybko uda. Na oko wyliczyłem tak, że gra powinna mieć jakieś 9 minut, 7 minut, 8 minut, nie wiadomo do końca. Aha, ale dobra, ważne jest to, żeby jak najrzadziej wymieniać świeczki, jak najrzadziej... O, dobrze, że się zrespiła na moście, zaraz wam powiem dlaczego. Świeczki powinno się jak najrzadziej zmieniać ze względu na to, że dzięki nim będziemy mieli jakieś takie poczucie czasu, które nam mniej więcej podpowie, co mamy robić. Mechanika strachu w tej grze, znaczy jumpscare'ów, jest naprawdę świetna. Mamy tutaj dwie świeczki obok siebie, co daje nam naprawdę dobre pole do popisu. Jednak muszę was o czymś powiadomić. Otóż w tej grze jest jeszcze i kilka innych zmar, demonów, potworów, jakkolwiek by to zwał. Pies mnie to obchodzi. Zgubiłem się, że Mendo, to jest właśnie on. Tego pana, który zlatywał zawsze z drzewa, już nie ma. Jest teraz ktoś, na kogo nie możemy spoglądać. Bardzo niemiła osoba, gdzie do cholery jest most? Tu jest most, dobra, zaraz będziemy musieli świeczkę zmienić. Jest śpiący grubas, którego jeszcze mi się nie udało obudzić. I co do właśnie tego, na kogo mamy nie patrzeć, to znalazłem karteczkę właśnie w związku z nim, na której było napisane look away. Po tej nocy wam mniej więcej pokażę, jak wyglądają znaleziska, które znalazłem w tę minutę, czy tam 2 minuty grania bez nagrywki, i wam wszystko wytłumaczę, ok? Teraz tak, dlaczego powiedziałem, że na moście jest fajnie? Ktoś tutaj idzie. Tego jeszcze nie widziałem. Właśnie dlatego jest fajnie, bo jest dziura. I za pierwszym razem, kiedy grałem tą noc, udało mi się uciec od tego pana, na którego nie wolno patrzeć. Nie możemy na niego patrzeć, nie możemy na niego patrzeć, nie możemy na niego patrzeć, jest brzydki jak pizda. Nie możemy na niego patrzeć i tyle. Koniec, patrzę jeszcze na niego. Nie możemy też stać w jednym miejscu, bo nas przeniesie tam ta dziwka, która ma ubrany strój króliczka. Szkoda, że nie inny strój króliczka, if you know what I mean, ale wiecie. Naszym celem teraz będzie utrzymać się jak najdłużej przy tym moście, ponieważ memoriów nie musimy znajdować aktualnie i... Cześć? Memoriów aktualnie nie musimy poszukiwać, więc skupmy się na tym moście, który tutaj jest. On na razie jest najbezpieczniejszym miejscem. Ktoś tam był? Mam nadzieję, że nie budziliśmy grubaska. Wtedy będzie przypał. Mniej więcej widzę, że chyba 3 minuty już jesteśmy w tej nocce. Dobra, wiecie co? Transfer light. Transferujemy światło, bo po prostu przynosimy światło, podpalamy inną świeczkę i spierniczamy stąd do najbliższej świeczki. Jedna jest tam. Sztymendo, to nie jest tak, że ja się tego boję, to jest po prostu takie nagłe. Przez to, że to jest takie nagłe, to ciężko cokolwiek ogarnąć. Dobra, dzięki, że nas przeniosłaś, kochanie. Ale widzę mniej więcej, gdzie jesteśmy dzięki temu kominkowi. Teraz to by wypadało odnaleźć... ściszę sobie, wybaczcie mi, muszę sobie ściszyć, bo... nie, że się sram, bo się sram, ale... dom. Co? Ty szmato, coś ty zrobiła? Stuchnęła mi to. To nie ja to zrobiłem. Tu jest świeczka. O, jest świeczka, jak fajnie. Jak fajnie, no kurczę, ale nie możemy jeszcze jej wziąć. Jeszcze jest za wcześnie na to. Coś tu w środku mamy, jest krzesło i jest sznur standardowo. Czyli ktoś tam się powiesił, ale do tej pory nie wiadomo kto. Prawdopodobnie jeden z rodziców tych brzydkich stworzeń. Wiecie co, tą świeczkę wypadałoby wziąć już. Gong! Usłyszałem gong, jest... Nie ma... Żadnych...
Nie wiem, co tu się właściwie wydarzyło przed chwilą, ale dzięki temu, że podniosłem tą świeczkę, to chyba nie zginęliśmy. Jeszcze nie widziałem tej szmaty w pobliżu. Miejmy nadzieję, że jej nie ma. Nie, ja tego dźwięku nienawidzę, tego dźwięku nienawidzę, on zaznacza tylko jedno! Że należy! Co zrobić, moi drodzy? Napiszcie w komentarzach! No, napiszcie to w komentarzach, bo ja tego nie powiem! Ja tego nie powiem na głos! Wiecie co, teraz musimy uważać, bo jak ten typ nam wyskoczył prosto przed drzwi, a my na niego patrzeć nie możemy, ten leci nie mogę podrapać po nosku, bo wtedy będzie naprawdę po nas, więc najlepiej byłoby chyba, gdybym chodził w taki sposób. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ta szmata? Gdzie ta szmata? To dopiero był pierwszy gong! Jeszcze 3 minuty gry na oko. Musimy szybko stąd uciec. Zajebiście, że mnie widzisz. A nam się świeczka kończy powoli. Znaczy wiecie, dam radę na zapałkach przez całe życie. Przez całe życie na zapałkach, ale zapsy też się w końcu skończą. Nie wiem, czy chodzenie drogą to byłoby dobre rozwiązanie. Czemu tak gadam dużo? Czemu? Jesteście pewnie ciekawi czemu, do cholery jasnej, zagrajcie w tą grę, to się sami dowiecie. Zapal tą zapsę. Gdzie on do cholery jasnej jest? Gdzie on jest? Tam jest ktoś śpiący bardzo. Nie będziemy budzili niedźwiedzia, kiedy niedźwiedź śpi. Niedźwiedź ich sobie śpi, mam go w dupie. Start. Oj. Udało się? Czy tutaj ktoś czasem nie spał? Byliśmy bardzo blisko tego śpiącego. Nie możemy go obudzić światłem, to jest pewne, bo... Na niego działa światło. Gdzie ona jest? O, tam jest. My stąd spadamy. Ile mamy jeszcze zapałek? Tego do końca nie jestem pewien. Tam jest świeczka. Musimy tam iść. Kurde, jak to się... Cholera jasna, nie dojdziemy do tej świeczki. Gorzej, jak teraz nas zaatakują jednocześnie. Kilka osób, tam jest świeczka też. Tu też była świeczka. Jeszcze mamy trochę zapałek. Ale tam nie dojdziemy niestety. Może jakaś pozostałość ta jest. I'm scared czy I scare? Bo to jest zasadnicza różnica w języku angielskim, młoda damo. Ojć. Wiecie co, ja chyba skorzystam. Nie. Skorzystam z awaryjnego wyjścia. Ile jeszcze czasu muszę tutaj wytrzymać? Do cholery jasnej. Ja chyba fartem to przeszedłem, wiecie? Ja coś mi się zdaje, że jak ten nas zaatakował, to mieliśmy naprawdę olbrzymi przesranik trochę. Skończyły nam się zapsy. Teraz to już mnie nie obchodzi, czy mamy świeczkę, czy nie mamy świeczki. Teraz to dajcie mi się po prostu skupić na grze. Teraz nawet świeczki nie potrzebuje, no. Nie mamy zaps. Jesteśmy gówno w stanie zrobić. Teraz tylko mi pozostało trzepanie brzozy. Świetnie, że wiesz, gdzie jestem. Ojć, widziałem ją. Tu ktoś śpi jeszcze. Ile jeszcze czasu? Jest tam. Jeszcze chwila. Jeden moment. Dzwoń do cholery jest. Jeszcze nigdy nie miałem tak, że chciałem, żeby bardzo szybko mi budzik zadzwonił. Ale tym razem to jest wyjątkowo, wiecie co, no teraz adrenalina max działa. Dawno mi tak adrenalina nie skakała w horrorku. No co mi da ta świeczka, że tam jest? No to mi nic nie da, naprawdę to mi nic nie da, że tu jest świeczka. Ile tu jeszcze będzie trwało do cholery jasnej? Słyszę jakiś dziwny dźwięk jeszcze w pobliżu. Martwi mnie bardzo to, że... Nie ma tego pierwszego, gorzej jak on nagle na nas wyskoczy. Jak to się udało zrobić znowu?
Nie wiem, ale on nam światło pali. Dzięki temu światłu wiem mniej więcej, gdzie uciekać. Ej, to koniec. To musi być już koniec. Nie ma innej opcji. Tu musi być już koniec. To jest niemożliwe, żeby to aż tyle trwało. No przecież to już był koniec! Przecież to już była końcówka. Naprawdę ja się, jak gram w to, to czuję się, jakbym grał we FNAF-a. Dobra, wiecie co, teraz wam pokażę mniej więcej, jakie tutaj znaleziska mamy w tej grze. Co znalazłem grając właśnie podczas nagrywki. Znalazłem chyba Look Away, dokładnie to znalazłem. I mi się zdaje, że chyba to znalazłem, Don't Wake Him. Tak mi się wydaje, że są to dwie rzeczy, które znalazłem. Tego pana jeszcze nie spotkałem w grze i myślę, że to jest dobrze. Dlatego, że skoro mamy go nie budzić, to znaczy, że powinien spać. Obudzimy go tylko i wyłącznie za pomocą światła. Tak mi przynajmniej hint w grze pokazał. Z dowodów... Dowody się same znajdują, zauważyłem. Chwila. Grubas. Nie patrz na mnie. Jestem małpą i skaczę po drzewach. Dzika szmata. Kto to jest? To jest dziewczyna. To chyba jest spódniczka. Case. To już mieliśmy. Mapa. We were on our way back home. To jest mapa. Totally heard someone. Totally. Like somebody sleeping. Mamy mapę. Snoring like a mother. 19 days after the truck. Dobra, mamy mapy. I teraz tak, co znalazłem tutaj? Znalazłem oczywiście jego maskę, znalazłem Biblię i znalazłem króliczka. Albo króliczka znalazłem tutaj, albo znalazłem wiadro. Teraz nie wiem, ale mniej więcej widzicie, co takiego znaleźliśmy. No. No. I co? Widzimy się zaraz. Spróbuję dojść jeszcze raz do gongu. Jeżeli nie dojdę, no to będziecie o tym wiedzieć na pewno. Co to ma być? Tego jeszcze tutaj nie było. Co to miało być? Byłem już blisko, to była jakaś sekunda chyba do końca. Wszystkie świeczki, to była chyba ostatnia świeczka, jaką użyłem. Wiecie co? Zrobimy tak. Jeżeli chcecie, żeby seria była kontynuowana, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będziecie mocno tego chcieli, to ja to osobiście przejdę. Bo tutaj to nie wystarczy jedna, trzy, dwie próby. Tu trzeba wiedzieć, dlaczego on nas instant killuje pod sam koniec. Czemu to jest zabicie od razu? Czemu on nie da się od niego uciec? Musi być jakiś sposób na to, dlatego ja was na razie żegnam. Spróbuję to przejść jeszcze raz, już bez nagrywania. Ale z pewnością was powiadomię, jak udało mi się to przejść w kolejnym odcinku. O ile oczywiście odważycie się napisać, że chcecie więcej. Dlatego do zobaczenia kolejnym razem. Pou! I zastanawiam się, czemu po prostu tutaj nie zrzucimy napalmu na ten las. Cześć!